bardzo serdecznie na naszej uroczystości, która jest jedną z ważniejszych uroczystości w przedszkolu. Bardzo serdecznie witam pana burmistrza Andrzeja Hanieckiego. Serdecznie witam panią radną Anetę Buławę. Bardzo serdecznie witam prezesa Stowarzyszenia Nasze Kopylany, pana Piotra Kolasę. Nie znam nazwiska. Panią Ewelinę Bień, która jest też naszym gościem na wielu uroczystościach. Drodzy państwo, serdecznie witam rodziców, a chyba najbardziej witam moje przedszkolaki, które są dla nas wielką pociechą, wielką radością. Drodzy państwo, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że największą i najlepszą inwestycją dla nas są dzieci. Te piękne oczy, te uśmiechnięte buzie, to jest raz. Ale drodzy państwo, chciałabym też dzisiaj właśnie podkreślić, że dzięki staraniom pani Anety Głamat, dzięki projektom, które udało się wygrać, jest to przedszkole. Ktoś by powiedział przedszkole, no przecież jest, ale jest dla dzieci starszych. A te nasze małe pociechy śliczne, trzyletnie, czteroletnie, one naprawdę tak siedziały sobie w domu, były na podwórku. A w tej chwili, drodzy państwo, zapraszam, zobaczcie, co już potrafią od września. Serdecznie witamy przybyłych gości na naszej przedszkolnej uroczystości. Szczęście i radość Państwa chcemy. Mamy duża, matek nie
I parę razów, że tak powiem, staram na bieżąco uczyć, to widzę, że muszę, że tak powiem, starać się dorównywać wam, bo wy już śpiewacie po angielsku, prawda? Także tutaj jest daleko posunięta. Ja niezmiernie się cieszę dzisiaj, że tutaj jestem i jestem bardzo dumna z tego, że nasze środki wojewódzkie, tutaj też mówię w imieniu marszałka Adama Jarubasa, są pożytkowane właśnie w taki sposób, że dzieciaki mają to miejsce, gdzie mogą się spotykać i już też edukować na tak wczesnym etapie swojego życia, bo nauka, jak to się mówi, nie idzie w las i też słusznie z panem burmistrzem tutaj i panią Leną Bławą zauważyliśmy, że no, my już tego języka angielskiego tak nie przeskoczymy jak dzieci, które zaczynają tak bardzo wcześnie, także jestem bardzo szczęśliwa, że ten projekt jest realizowany tutaj, że są nowe miejsca pracy, że rodzice mają więcej swobody i też mogą się realizować właśnie przez to, że dzieciaczki tutaj mogą bezpiecznie przebywać i bardzo dziękuję stowarzyszeniu Nasze Kobylady. No pan burmistrz tutaj zachwalał owoce i warzywa, ale ja tak bym chciała troszeczkę jednak panie burmistrzu na słodko do dzieci podejść. I przepraszam za ten gest rozpieszczania, ale ty byś pomożesz mi, mam dla dzieciaczków czekoladę. Myślę, że to jest thank you.
zainteresować młodzież, dzieci od najmłodszych klas, tak jak powiedział pan burmistrz. I tutaj chciałabym również podziękować za udostępnienie nam sal, udostępnienie nam szkoły, żebyśmy mogli realizować działania stowarzyszeniowe. Za zbyt wiele projektów realizujemy oczywiście we współpracy z gminą czy ze starostą i za to będę zawsze dziękowała, bo uważam, że tylko można rozwinąć gminę czy powiatą przez wspólne działania. Dziękuję wam bardzo, że oddaliście nam do tego swoje dzieci. Dziękuję.